Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję za przybycie na naszą konferencję prasową. W dniu wczorajszym prezydent Polski Andrzej Duda ogłosił termin wyborów na 15 października. Konfederacja jako pierwsza siła polityczna już w lipcu ogłosiła liderów naszych list. Natomiast już w tym tygodniu prezentujemy naszych kandydatów do Senatu. Nasz pełnomocnik wyborczy niespełna kilka godzin temu jako pierwszemu komitetowi zgłosił nas do okręgowej, nie okręgowej, tylko ogólnokrajowej komisji wyborczej, więc będziemy pierwszym zgłoszonym komitetem wyborczym w naszym kraju. Konfederacja to nowa jakość w polityce. Nie idziemy do polityki, aby dogadać się z obecną klasą polityczną, tylko aby realizować nasz program. Jesteśmy realną alternatywą, ponieważ chcemy się skupić na obniżaniu podatków i zmniejszeniu tej spirali ciągle rosnących wydatków socjalnych. Działacze Konfederacji nie idą do Sejmu po to, aby zdobyć jakieś posady sejmowe i siadać do stolika z obecną klasą rządzącą, tylko aby ten stolik obecnej klasie rządzącej przywrócić. Jeśli chcą Państwo niskich, prostych podatków, to proszę oddać głos na Konfederację. Oddam teraz głos koledze Pawłowi Romanowskiemu, który poprowadzi całą konferencję prasową. Paweł Romański, będę moderatorem dzisiejszej konferencji, Konfederacji, której tematem jest zaprezentowanie naszego kandydata do Senatu, pana Adama Rybińskiego. Dziękuję również mediom za tak liczne przybycie. Pan Adam Rybiński, mąż, ojciec szóstki dzieci z jedną i tą samą żoną, przedsiębiorca, który daje dowód tego, iż swoją ciężką i uczciwą pracą chce zapewnić byt swojej rodzinie i przyczynić się do ekonomicznego wzrostu kraju. Pan Adam Rybiński. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję Radzie Liderów Konfederacji za to, że mogłem wystartować tutaj jako kandydat na senatora. Szanowni Państwo, Konfederacja to jedyna siła polityczna teraz, która chce zakończyć erę socjalizmu w Polsce, która doprowadzi, jeżeli nic się nie zmieni, do zapaści naszych finansów publicznych. 500 ponad już lat temu, tutaj właśnie w Grudziądzu, Mikołaj Kopernik wygłosił swoją mowę odnośnie złego pieniądza. Ta mowa w dzisiejszych realiach oznacza dla nas dodruk i inflację. 800 plus, które będzie wdrożone od 1 stycznia, doprowadzi, tak jak się prawie 50% respondentów podczas ankiety deklaruje, zwiększenie podatków. Więc tak, proszę Państwa, jeżeli nic się nie zmieni, podatki będą zwiększone, dlatego że nie ma możliwości bez zwiększenia dóbr, aby ceny nie wzrosły. Jeżeli jest ta sama ilość dóbr dostępnych na rynku, a zwiększa się podaż pieniądza, to niestety doprowadza to właśnie do zubożenia i do jeszcze większego nakręcania się inflacji. Także bardzo proszę o głos poparcia dla mnie i dla Konfederacji. Bardzo dziękuję. A będziecie w Unii Europejskiej na Polskę? Nie, proszę Pana. Nie? No, ja się wydaje, że bardzo lubicie. Nie, proszę Pana, to obecny rząd nie realizuje właśnie naszych praw w Unii Europejskiej. Nie, proszę Pana, to jesteśmy przeciwnikami na tą chwilę wyjścia z Unii Europejskiej. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli chodzi o politykę właśnie prorosyjską, jak tutaj nam się zarzuca, to są wszystko oszczerstwa i już niedługo takie wypowiedzi ze strony innych polityków staną się po prostu niemożliwe ze względu na procesy w trybie wyborczym. Jeżeli ktoś jest ruskim agentem, proszę to wykazać, a nie po prostu rzucać takie kalumnie. Także dziękuję bardzo. Iż będę kandydatem tak samo jak mój kolega Adam, tyle że do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji z ramienia Nowej Nadziei Sławomira Mentzena z pozycji numer 8. Krótko o mnie. Paweł Romański. Tak samo mąż, ojciec, co prawda jednego dziecka, syna Ignacego, prawnik i przedsiębiorca, który ukończył drugie liceum imienia króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, w pięknym mieście, w którym się znajdujemy. Dziękuję. Oczywiście, proszę Pani, więc jeżeli chodzi o to, co chcemy dla mieszkańców Grudziądza, no to to, czego chcemy dla wszystkich Polaków, czyli niskich i prostych podatków, tego, żeby ludzie mogli decydować, na co chcą wydawać swoje pieniądze, żeby mogli pracować uczciwie, żeby mogli się bogacić. Więc tego sobie... Stop, to Państwo mówicie ogólnie, tak. Natomiast mówimy
mówimy o Grudziądzu. Grudziądz głównie ma problem ze szpitalem, ogromnym zadłużeniem. Tak. To jest też problem ogólnopolski, więc co chcecie w tym kierunku zrobić? Bo to by się na pewno dla Grudziądza przełożyło. Szanowni Państwo, ja może jako lider Konfederacji w Grudziądzu, Marcin Osiński, chętnie odpowiem na to pytanie. Warto zauważyć, że większość tych problemów, które dotyczy Grudziądza, dotyczy też naprawdę całego naszego kraju. Tak? Miasta średniej wielkości, takie jak Grudziądz czy Włocławek w naszym regionie, niestety wyludniają się, tak? Ale ostatnio też zauważyliśmy, że ten trend został też częściowo zatrzymany przez chociażby nowe trendy na rynku pracy, chociażby takie jak praca zdalna. Ja też jestem osobą, która pracuje w korporacji, w dużych międzynarodowych korporacjach, które nie mają swojej siedziby w Grudziądzu, ale mogę pracować z Grudziądza właśnie korzystając z pracy zdalnej. Dlatego też wiele postulatów Konfederacji odnosi się tak naprawdę do rozwiązania wielu też problemów grudziąckich, takich jak niskie zarobki, ponieważ Konfederacja postuluje na przykład kwotę wolną od podatku w wysokości 12-krotności płacy minimalnej. Problemy grudziąckiego szpitala uważamy, że też powinny zostać rozwiązane tak naprawdę z poziomu centralnego, ponieważ zadłużenie grudziąckiego szpitala wynika z trzech czynników. Jeden to jest czynnik faktycznie grudziąckiego zarządzania, któremu my się przeciwstawiamy, ale dwa czynniki dotyczą rozliczeń z NFZ-ów i systemu tak naprawdę Polskiej Służby Zdrowia, na którą my też mamy inny pomysł i ogólnie nadprogramowych zabiegów, które wykonuje szpital, ponieważ szpital jest największą placówką, która obsługuje nie tylko miasto Grudziądz, ale również powiat cały grudziącki i kilka okolicznych powiatów. Więc wiele naszych problemów jesteśmy w stanie rozwiązać, grudziąckich jesteśmy w stanie rozwiązać z poziomu Warszawy. Jeśli chodzi o listę do Sejmu, prawdopodobnie listy do Sejmu będą ogłoszone w przyszłym tygodniu. Jest wielce prawdopodobne, że będę kandydował. Nie ujawnię jeszcze swojego miejsca, ale będzie to miejsce, z którego myślę, że jestem zadowolony. Ale myślę, że to będzie tematem przyszłotygodniowej konferencji i na ten moment jeszcze nie ujawniamy tej informacji. I do Pana mam jeszcze pytanie, jak chce Pan kampanię prowadzić w okręgu, bo to wybory do Senatu są specyficzne. Tak. Tutaj 4 lata temu trzeba było zdobyć ponad 50 tysięcy głosów w tym całym okręgu, nie mówię o Grudziądzu, ale o całym okręgu składającym z 5 czy 6 powiatów. I do tego kandydat, który jest obecnie senatorem, chyba będzie startował, jest bardzo rozpoznawalną osobą tutaj tak. Już. Kandydat PiSu różni się, mówię, ja słyszałem o wicewojewodzie Ramlale, który ma startować, też jest rozpoznawalną osobą od kilku lat w Grudziądzu. Pan na dzisiaj nie jest, jak chce Pan prowadzić kampanię, czy to ma być kampania, żeby wygrać, czy żeby odebrać komuś głosy po prostu? To znaczy, gram o wszystko, będę chciał wygrać. Głównie będę skupiał się na kampanii internetowej, skierowanej do młodych ludzi. Mam nadzieję też, że będzie czynnik, który pozwoli mi zmienić jakby obecną sytuację polityczną. Jesteśmy naprawdę, jeżeli chodzi o finanse publiczne, na skraju zapaści. Nie wiem, czy wszyscy znają doniesienia odnośnie ostatniej próby zakupu przez polski rząd sprzętu wojskowego od Korei, która odmówiła nam finansowania, więc to chyba jest jasny sygnał, że pieniądze się kończą, więc jak bieda zajrzy niestety ludziom do portfeli, no to skierują swoje oczy w stronę realnej alternatywy i tak jak mówiłem, w tej chwili Konfederacja to jest jedyna siła, która nie obiecuje, że będziecie mniej pracować, a więcej mieć, tylko że pozwolimy zachować Polakom efekty ich pracy. Myśli Pan, że kampania internetowa wystarczy, bo ona może wystarczyć na kilkanaście procent w Sejmie, tu kilkanaście procent głosów w zasadzie nic nie da, bo tutaj tylko pierwszy wygrywa, tak? To znaczy, dlatego zachęcam też bardzo wszystkich patriotów, wszystkich, którym zależy na tym, żeby zmieniła się realnie władza w Polsce, do wsparcia mojej kampanii, do wpłacania na budżet. No, sam nie dysponuję takimi pieniędzmi, żeby wykupić powiedzmy billboardy, czy ale będę na tyle, ile to możliwe, też prowadził kampanię w małych miasteczkach. Tak to widzę. Ja jeszcze chciałem zapytać, bo nie wiem, czy nie dosłyszałem, skąd Pan jest w ogóle, gdzie Pan mieszka? Pochodzę z Torunia i mieszkam pod Toruniem.